Rytel to atrakcyjna wieś letniskowa nad Brdą i Wielkim Kanałem Brdy, zlokalizowana przy drodze krajowej nr 22. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Mar Marcina Reitla, który w 1430 roku otrzymał od Komutra Tucholskiego przywilej założenia karczmy przy przeprawie przez Brdę. Rytel jest punktem etapowym spływów kajakowych po Brdzie. Jednego z najpiękniejszych szlaków kajakowych w naszym kraju. Znajdują się tu niewielka przystań wodna, wypożyczalnie kajaków oraz ośrodek jeździecki i liczne kwatery agroturystyczne. Architektoniczną atrakcją wsi jest neobarokowy kościół Najświętszej Marii Panny, królowej Różańca Świętego z początku XX stulecia. Wybudowany został na miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy. Wystrój wnętrza posiada cechy neobaroku. Szczególnie godne uwagi są witraże oraz ołtarz główny. Pierwszym proboszczem rytelskiej parafii utworzonej w 1899 roku był ksiądz Antoni Kowalkowski, a autor popularnych dziś pieśni kościelnych. Kiedyś o Jezu chodził po świecie oraz Pan Jezus już się zbliża. Tekst. Tablicy informacyjnej finansowanej przez projekt finansowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.